Myślę, że dlatego, że przez całe wieki Adwent był bardziej okresem przeżywany jako okres pokutny niż radosny. To jest dopiero zmiana, która się dokonuje może przez czas ostatni od soboru, liturgii. Czyli czemu był przeżywany bardziej pokutnie niż radośnie? Dlatego, że był przeżywany jako taka rozciągnięta w czasie Wigilia. Nie wiem, jakie macie zwyczaje we własnych rodzinach i domach, ale na przykład u mnie było oczywiste, że w Wigilię pierwszym posiłkiem, jaki się jest, Wigilia, znaczy wieczerza wigilijna. I że to jest dzień postu. Czyli teraz czy odmawiam sobie czegoś tam, nie? Żeby się tym bardziej ucieszyć, jak to w końcu bum, jest, nie? No. Więc trochę w ten sposób podchodzono do Adwentu w ogóle, że jest czas przygotowania na eksplozję radości, którą są święta. No to ten czas sam z siebie starał się bardziej czasem ascezy i jakiejś pokuty. To jest, to w ludziach do dzisiaj żyje. Ja nie wiem, czy w pokoleniu, które przede mną siedzi, ale w pokoleniu moich rodziców na przykład, czy moim, to na pewno. Znaczy w Polsce na przykład, gdybym ja poszedł, będąc w waszym wieku, na imprezę w Adwencie, to bym się z tego spowiadał. Tak byliśmy uformowani, że Adwent jest jak post. W poście się nie tańczy, w Adwencie się nie tańczy. Dzisiaj jakby któryś z was do mnie powiedział, że się spowiada, że tańczył w Adwencie, to bym powiedział, dziecko, to nie grzech. No ale... Ale ja byłem jeszcze wychowany w takim rozumieniu Adwentu.